Posługując się poniższym wykresem, wyznaczyć wartości kąta teta, dla których cosinus teta jest równy 1, i wartości, dla których cosinus teta jest równy minus 1. No mamy tutaj bardzo ładny wykres funkcji cosinus. Na osi poziomej mamy kąt mierzony w radianach, a na osi pionowej są wartości funkcji cosinus tego kąta. Przypomnijmy sobie naszą definicję funkcji cosinus za pomocą okręgu jednostkowego. Tutaj mam okrąg jednostkowy, który sobie przygotowałem wcześniej. Tu są osie x i y, środek tego okręgu znajduje się w początku układu współrzędnych, jego promień jest równy 1. No i wiemy, że kąt mierzymy od dodatniej półprostej w kierunku osi x. No i końcowe ramię kąta zawsze przecina okrąg jednostkowy w jakimś punkcie. No i wiemy, że współrzędna x tego przecięcia to jest wartość kosinusa naszego kąta. No i sprawdźmy, że to się zgadza z tym wykresem, który tutaj jest. Porównajmy jakieś punkty. Z wykresu z ich odpowiednikami na okręgu jednostkowym. Weźmy sobie na początek punkt. Ten. Wartość kąta teta jest tutaj równa 0. Czyli skoro mierzymy kąt od dodatniej półprostej w kierunku osi x, no to końcowe ramię tego kąta przetnie okrąg jednostkowy w tym punkcie. No i rzeczywiście wartość współrzędnej x tego punktu jest równa 1. To się zgadza. Weźmy sobie następny punkt. Powiedzmy ten. Tutaj jest w połowie między 0 a pi, czyli to będzie pi drugich. No, pi drugich to 90 stopni, czyli ramię końcowe naszego kąta mierzone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, przednie naszego róg jednostkowy w tym punkcie. No i tutaj współrzędna x tego punktu rzeczywiście jest równa 0. Tak samo jak wartość kosinusa na tym wykresie jest równa 0, czyli to się zgadza. Weźmy następny punkt. Ten. Tutaj kąt theta jest równy pi. Czyli to jest 180 stopni, czyli jesteśmy w tym miejscu. No i tutaj współrzędna x tego punktu jest równa minus 1, czyli dokładnie tyle, ile wartość kosinusa na tym wykresie. Widać więc, że to się zgadza. No dobrze, a teraz wróćmy do naszego zadania. Mamy wyznaczyć wszystkie wartości kąta teta, dla których kosinus jest równy 1. Czyli napiszemy sobie tak. Kosinus teta jest równy 1 dla... Dla jakich wartości kąta teta? No jedno już tutaj zaznaczyłem 0. Ale również tutaj kosinus jest równy 1. I również tutaj kosinus jest równy 1. Czyli co najmniej trzy takie wartości kąta teta tutaj mam i to są kolejno takie minus 2 pi, 0, 2 pi. No i to jest związane z tym, że jak zaczynam od 0 i kręcę się w kierunku dodatnich kątów, czyli przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, no to jak obejdę okrąg, czyli wykonam obrót o 2 pi no to wrócę do tej samej wartości służonej x. Jak wykonam kolejny obrót, 2pi dodać 2pi to jest 4pi, to znowu będę miał wartość służonej x równą 1. Jak dodam kolejne 2pi, no to będę miał 6pi, potem 8pi i tak dalej. Czyli widzimy, że tutaj to się będzie powtarzać. 4pi, 6pi, 8pi. No i to jest oczywiście związane z tym, że ten wykres można tutaj dowolnie przedłużać. I on będzie się tutaj powtarzał cały czas, czyli tutaj znowu będziemy mieli wartość 1. I to będzie się tak powtarzało dowolnie daleko, więc ogólnie możemy napisać, że to będzie dowolna wielokrotność 2 pi, czyli n razy 2 pi, gdzie n to jest jakaś dowolna liczba całkowita. Dowolna liczba całkowita, dowolna, więc zarówno dodatnia, jak i ujemna, no bo to możemy przedłużać również w kierunku ujemnych kątów. No, bo jak będziemy się kręcić w kierunku ujemnych kątów, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara, no to jak obrócimy się o minus 2pi, no to znowu wrócimy do tej samej wartości. Jak dodamy kolejne minus 2pi, to będziemy mieli minus 4pi, minus 6pi i tak dalej. No ale n może być zarówno liczbą dodatnią, jak i ujemną całkowitą, więc to już nam załatwia wszystkie te możliwości. Dobrze, a dla jakich kątów cosinus teta jest równy minus 1? Zastanówmy się. Dla teta równego ile? Jeden taki punkt już tutaj zaznaczyłem. Tutaj jeszcze widzę na tym wykresie drugi. Czyli widzimy, że przynajmniej dla kątów teta równych minus pi, dla kąta teta równego pi. No ale oczywiście będzie takich kątów więcej, no bo tutaj będzie kolejny taki punkt. No i to jest związane z tym, że jak cosinus jest równy minus 1, to znaczy współrzędna x jest równa minus 1, dla teta równego pi. Ale jak wykonam obrót o kolejne 2 pi to będę miał 3 pi. Tak? Pi plus 2 pi to jest 3 pi. Jak obrócę się o kolejne 2 pi, no to będę miał 5 pi, 7 pi i tak dalej. I te wartości będą się powtarzać. Dla tych wartości kąta teta cosinus będzie równy minus 1. No i oczywiście tak samo można to przedłużać w kierunku ujemnych kątów, no bo możemy kręcić się w przeciwną stronę, czyli. Czyli w tę stronę, zaczynając od pi, jak obrócimy się o 2pi, no to będziemy mieli minus pi. Dodamy kolejne minus 2pi, to będzie minus 3pi, minus 5pi i tak dalej. No i znowu możemy to zapisać za pomocą ogólnego wzoru. Napiszemy, że to jest pi, dodać n razy 2pi. Pi to jest ten kąt, od którego startujemy. I dodajemy do niego dowolne wielokrotności, zarówno dodatnie, jak i ujemne, kąta 2pi. No to możemy też w innej postaci zapisać, że to jest pi razy 2n plus 1, jak pi wyciągniemy przed nawias. Czyli widzimy, że cosinus teta jest równy minus 1 dla nieparzystych wielokrotności pi, a dla parzystych wielokrotności pi jest równy 1. Rozwiązaliśmy nasze zadanie. Tutaj jeszcze zakończę taką uwagą. Zauważmy, że cosinus, no właściwie jego wykres, to są takie następujące po sobie góry i doliny. Góry i doliny. I zauważmy, że odległość między tymi wierzchołkami tutaj jest zawsze równa 2π. Odległość między kolejnymi wierzchołkami jest zawsze równa 2π. Tak samo odległość między kolejnymi dolinami jest też zawsze równa 2π. No i z tej własności tutaj skorzystaliśmy, żeby rozwiązać nasze zadanie.